Cześć, nazywam się Agnieszka, jestem magistrem kosmetologii, a dziś opowiem Ci o 5 kosmetykach, na które już nigdy nie wydam nawet złamanego grosza. Pierwszym z nich jest mydło w kostce. Ten najbardziej znany kosmetyk, najstarszy, niestety nie przystaje do obecnych czasów. Jego formuła jest absolutnie przestarzała, ale nic dziwnego, skoro jest to coś, co było wytwarzane już w czasach średniowiecznych, starożytnych, nie, w starożytności to jeszcze myli się, wiecie czym? Mieszanką popiołu zmieszaną z wodą, więc to takie coś było, gdzie to pienienie występowało z uwagi na reakcję substancji zasadowych obecnych w popiole właśnie z wodą, więc tak to miało właściwości myjące, ale to jeszcze nie było mydło. Natomiast takie mydło jak teraz znamy gdzieś w okolicach chyba średniowiecza, jeżeli dobrze pamiętam, właśnie w Afryce jako mydło dudu osum. To jest takie mydło, które ma formułę bardzo, bardzo pierwotną, natomiast gdzieś w tej formie takiej udoskonalonej jest tłuszczu zwierzęcego. Było ono wykorzystywane bardziej w Europie. No aktualnie już się takich surowców w ogóle w kosmetykach nie wykorzystuje. No i cała technologia produkcji kosmetyków poszła znacząco do przodu i aktualnie wiemy, jak ważne jest pH skóry dla rozwoju odpowiedniego mikrobiomu. No a niestety mydła z racji być może tej swojej prostoty formulacyjnej, tego, że kiedyś no nie było innych możliwości, nie znano się przecież na kosmetykach. Wiemy aktualnie, że mydła mają po prostu zasadową wartość pH i ona jest absolutnie inna od tego, czego wymaga nasza skóra dla swojego dobrostanu. Więc chociaż jako dziecko byłam szorowana szarym mydłem i mam te wspomnienia do teraz w swojej głowie, to jednak pozostawiam to w sferze wspomnień i sentymentów, a aktualnie wykorzystuje całkowicie inne kosmetyki. Natomiast dla fanek tej wygodnej, poręcznej formy, jaką jest kostka, chciałabym zaproponować właśnie alternatywę i jest to kostka Balea. To jest właśnie u mnie hit do mycia, jako takie coś, co wykorzystuję do mycia i do rąk, i do pędzli, i do mycia ciała, i na wyjazdach, żeby mi się nic nie rozlało. Tylko to, ta kostka, to nie jest mydło. Ona wygląda jak mydło, ale to mydłem nie jest. Co to jest? Otóż kostka Balea jest jednym z przedstawicieli syndetów. Akurat kostka Balea ma całkowicie naturalny skład w przeciwieństwie do innych syndetów dostępnych na rynku. No i ma bardzo przystępną cenę, więc spokojnie może służyć jako zamiennik dla kostki mydła. Syndety tworzone są po prostu inaczej technologicznie, nie są tworzone taką technologią jak mydło, troszeczkę ona jest inna, ale umożliwia uzyskanie produktu w formie kostki, który jest całkowicie kompatybilny z naszą skórą i nie będzie w żaden sposób dla niej szkodliwy. Drugi kosmetyk? Tusz do rzęs. Od kiedy sama przekonałam się, że warto jest odstawić tusze, to na własnym przykładzie zauważyłam, jak mocno one obciążają mieszki włosowe. Ale podzielmy sobie ten segment na pewne podpunkty, ponieważ nie każda osoba chce decydować się na rezygnację z tuszu do rzęs. I wtedy bardzo ciekawą alternatywą są te naturalne tusze do rzęs. Ale zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o konwencjonalne tusze do rzęs, to warto mieć na uwadze, że są to substancje bardzo silnie konsystencjotwórcze, które niestety mają też wpływ wysuszający na rzęsę i osłabiające namieszek włosowy. Więc już sama zmiana takiego konwencjonalnego tuszu do rzęs, który jest popularny, który znacie od lat i systematycznie go stosujecie, na naturalny tusz do rzęs sprawi, że Wasze rzęsy będą po prostu jakby traktowane odżywką w formie tuszu i będą już bardziej wzmocnione, nie będą tak łamliwe, nie będziecie miały poczucia, że potrzebujecie sięgać po jakieś, nie wiem, odżywki do rzęs, no bo Wasze rzęsy po prostu nie będą zniszczone i będą ładne i będą widoczne, będzie co podkreślać tym tuszem, więc warto zmienić tusz na naturalny. Jeżeli teraz myślicie, o nie, przecież te naturalne tusze, to one będą się rozmazywać i odbijać i nie dadzą takiego spektakularnego efektu, to pragnę od razu uspokoić, że absolutnie nie ma to nic do rzeczy. Tusze do rzęs, zarówno te naturalne, jak i te konwencjonalne, mogą być tworzone przy użyciu przeróżnych substancji i to już zależy od producenta, jak chce swój tusz zrobić. Tak, istnieją naturalne tusze do rzęs, które
dają mocniejszy efekt, bardziej pogrubiają, bardziej wydłużają, ale oczywiście są też takie, które dają subtelniejszy efekt. Naturalne tusze do rzęs występują w formie wodoodpornej, bo to nie jest żadna filozofia, żeby stworzyć bazę bardziej tłuszczową z wykorzystaniem naturalnych surowców i zrobić tusz wodoodporny. Serio, to jest tak proste, ale marketingowo nie pozwala się Wam zrozumieć, że to naprawdę jest banalnie proste. Po co? Skoro możecie wciąż kupować chłam w ładnym opakowaniu i wydawać na to krocie. Wiem, ile potrafią kosztować tusze do rzęs. Sama do niedawna bardzo je lubiłam. Tusze naturalne występują oczywiście też z wieloma szczoteczkami w wielu kolorach, także jeżeli chcecie zapoznać się z takim jakby przeglądem w drogeriach popularnych, stacjonarnych, Rossmanie, Hebe, w Sephorze, w Douglasie i innych drogeriach, jakie znajdziecie naturalne tusze do rzęs, to sprawdźcie sobie osobny film, link wyświetla Wam się powyżej i także będzie on podlinkowany w opisie pod filmem, żebyście po skończeniu materiału mogły komfortowo sobie do niego zajrzeć. Natomiast prawdą jest, że tusz do rzęs, już niezależnie od tego, czy ta formuła jest naturalna bądź nie jest biodegradowalna, to zawsze tusz do rzęs jest takim czymś, co obciąża mieszek włosowy. I teraz powiecie, jak? Przecież tusz do rzęs nie nakładamy na mieszek włosowy, tylko na rzęsę. No właśnie. Nakładamy na tą rzęsę coś, co ją oblepia, pogrubiając i wydłużając, ale jednocześnie zwiększając jej masę, do czego nasz mieszek włosowy nie był przygotowany, nie był genetycznie wyprodukowany i to jest totalnie dla niego obciążające. To właśnie sprawia, że mieszek włosowy, chcąc zapobiec niefizjologicznej dla siebie sytuacji, wytwarza bardzo często rzęsę, która na przykład jest cieńsza bądź krótsza, bo w końcu ona będzie obciążona jeszcze dodatkową warstwą tuszu. Więc chociaż, tak jak wspomniałam wcześniej, zmieniając maskarę z konwencjonalnej, tradycyjnej na taką naturalną, bardzo często już można zobaczyć wzmocnienie rzęs, to tak naprawdę całkowita rezygnacja z tuszu do rzęs sprawia, że te nasze rzęsy są w stanie tak na maksa odrosnąć na tyle, na ile pozwala nam nasza genetyka. Natomiast faktem jest oczywiście, że rzęsy sauté, nawet w najlepszym dla nas wydaniu, jaki, wiecie, nasz organizm jest sobie w stanie wytworzyć, nie zawsze są tak widoczne i tak spektakularne, jak wtedy, kiedy są delikatniejsze, cieńsze, ale jednak pomalowane tuszem. Więc to już jest kwestia, którą po prostu musicie zadecydować same, wyważyć sobie same, które podejście jest dla Was jak najlepsze. Natomiast szczerze zachęcam, że jeżeli już lubicie tusze do rzęs, nie chcecie z nich rezygnować, naprawdę szukacie tego typu produktów, to dla Waszego ładnego spojrzenia, żeby Wasze rzęsy były ładne, szczerze polecam, żeby zapoznać się z tą listą naturalnych tuszy do rzęs dostępnych stacjonarnie w drogerii. Naprawdę zobaczcie tam, że wiele popularnych marek, tańszych, droższych, tworzy opcje naturalne, nawet o tym głośno nie mówiąc. Nawet z Bourjois z Healthy Mixa się tam trafił tusz, więc sprawdźcie sobie. A tymczasem dla tych z Was, które być może stwierdzają, no dobra, a gdybym ja faktycznie chciała postawić na rezygnację z rzęs i z tuszu całkowicie, to co dalej? I tutaj chciałabym Wam przypomnieć świetną odżywkę od Make Me Bio. Jest to odżywka do rzęs, nie tusz, jest to odżywka, która jest na bazie oleju rycynowego i odżywka ta świetnie wzmacnia włosy. Ja właśnie tą odżywkę wykorzystuję sobie na co dzień zamiast tuszu do rzęs, bo w ten sposób, raz, że ja ładnie wyczesuję rzęsy, stają się one takie bardziej błyszczące, elastyczne i jednocześnie dzięki temu, że tutaj jest ten olej rycynowy, on się związuje z naszą keratyną, przyciemniając ją, co sprawia, że te rzęsy są jednak bardziej zauważalne i są nierozdwojone na końcach, bo końcówki rzęs także ulegają rozdwojeniu i wtedy nie są tak bardzo ładne, czarne do samego końca czy brązowe, tylko na ich końcu jest to rozdwojenie i ta końcóweczka już nie jest widoczna. Kiedy zapobiegamy temu efektowi i wzmacniamy tą rzęsę od nasady aż po sam koniec, okazuje się, że ta rzęsa wydaje się być dłuższa, bardziej podkręcona, bo po prostu ją widać od nasady aż do samej rzęsy. Dodatkowo, jeżeli wykonujemy makijaż, bardzo często zdarza się, że resztki na przykład pudru czy cieni do powiek lądują na rzęsach i właśnie usunięcie ich z pomocą takiej odżywki sprawia, że po prostu te rzęsy są bardziej widoczne i lepiej zauważalne. Pragnę również przypomnieć, że aktualnie na mojej drogerii internetowej Kosmetyczny Shop trwa promocja i kupując z firmy Make Me Bio kosmetyki o określonej wartości, możecie otrzymać tą właśnie odżywkę za 1 grosz.
więc warto przetestować kosmetyki Make Me Bio i przy okazji zadbać o swoje rzęsy. Ta odżywka sprawdzi się nie tylko dla purystek, które nie chcą stosować tuszu do rzęs, ale też świetnie jako wzmocnienie naszych naturalnych rzęs na noc, by rano można je było pomalować swoim ulubionym naturalnym tuszem. No i skoro już jesteśmy przy tych rzęsach, to nigdy więcej nie wrócę do odżywek do rzęs, które były popularne jeszcze kilka lat temu, opartych o Bimatoprost. Bimatoprost jest prostaglandyną, która stosowana jest zazwyczaj w przypadku chorób oka, w przypadku zaćmy. Natomiast skutkiem ubocznym stosowania tego leku okazało się, że osoby sięgające po krople z tym Bimatoprostem nie tylko poprawiał się ich komfort życia, ale jednocześnie miały piękne rzęsy. Stąd akurat ten środek zaczęto wykorzystywać w przemyśle kosmetycznym. Niestety okazało się jednocześnie, że odżywki takie oparte o tę prostaglandynę, jeżeli będą nierozważnie stosowane, będą dostawać się do oka, to mogą przyczynić się nie tylko do silnych podrażnień, ale nawet przy systematycznym bagatelizowaniu tego zjawiska może pogorszyć się wzrok. Więc sytuacja jest poważna, i umówmy się, że pod tym materiałem, w opisie pod filmem, znajdziecie spis właśnie tych substancji, które są bimatoprostem, bądź jego pochodną, na które warto zwracać uwagę i lepiej jest po nie nie sięgać. Natomiast nie każdy peptyd jest prostaglandyną i tym bimatoprostem, absolutnie nie. Aktualnie w nowoczesnych odżywkach do rzęs można znaleźć naprawdę mnóstwo cudownych, aktywnych substancji, które po prostu wzmacniają rzęsy i są całkowicie bezpieczne dla oka. Osobiście jestem zakochana w odżywce Remilash. Ona jest właśnie dostępna z takim pędzelkiem i ona jest oparta zarówno o peptyd, który wzmacnia cebulki włosowe, ale też o pochodną witaminy biotyny B7, po to, by dobrze celowo działać na mieszki włosowe. Drugą bardzo ciekawą opcją jest Nakomi i ta wersja Nakomi ma zarówno pędzelek, jak i bardziej taką szczoteczkę, więc jest świetna na przykład dla osób początkujących, które chcą zobaczyć, która forma odżywki lepiej się u nich sprawdza, jak wygląda aplikacja takiej bądź takiej odżywki. 4. Maska Biogen Lab. Bardzo często występuje mi teraz reklama właśnie na Instagramie tej konkretnie maski, no i nie ukrywam, że ona mega zwraca moją uwagę, no bo efekt, który jest tam prezentowany, że jest taki niesamowity efekt glow, aż wręcz takiej glass skin, szklanej skóry, no jest absolutnie piękny i myślę, że wiele kobiet z pomocą pielęgnacji chciałoby taki efekt uzyskać. No ja też przyznaję, że się bardzo mocno zaintrygowałam tymi maskami, jak je zobaczyłam. Natomiast kiedy weszłam na stronę Biogen Lab i zapoznałam się z ceną, a kosztuje, zwróciłam uwagę, że dwie maseczki i trzecia gratis są w cenie 200 kilku złotych, przecena z 400 kilku. A zamiennikiem tym jest lubiane, malutkie serum peptydowe od ASOA i uwierzcie mi, wystarczy Wam na znacznie dłużej niż tylko 3 zastosowania i co więcej, w mojej drogerii internetowej kosmetyczny shop kosztuje naprawdę przystępną cenę. Kosztuje 53 zł. No to, moje drogie, warto przetestować. I o co chodzi? Serum to przede wszystkim ma dodatek peptydów, które mają działać przeciwstarzeniowo, zarówno pod kątem pobudzenia syntezy kolagenu, jak i takiej troszeczkę relaksacji skóry. Więc chociażby z tego względu bardzo go polubiłam i wykorzystuję systematycznie, ale właśnie podczas jego stosowania zauważyłam, że ono daje ten pożądany przez wiele osób efekt glass skin, dlatego nie mogłam się powstrzymać i bardzo chciałam Wam je pokazać i bardzo chciałam Wam o nim przypomnieć. 5. Stop konwencjonalnym pomadkom. Z natury mam niesamowicie suche usta i to jest mój problem, który borykam się od dziecka, więc niezależnie od tego, czy mowa o pomadkach pielęgnacyjnych, czy mowa o, wiecie, już takich kosmetykach bardziej makijażowych, po które, no oczywiście, że lubię sięgać, to jednak wiele formuł jest opartych o parafiny, o wazelinę, czyli substancje, których pozyskiwanie szkodzi środowisku. Jednocześnie do tych pomadek, czasami zwłaszcza tych bardziej makijażowych, zdarza się, że dodawane są substancje takie konsystencjotwórcze, które mają przedłużać trwałość pomadki, ale jednocześnie mają wpływ na suchość ust, jego nasilenie. Dlatego kiedy zainteresowałam się już wiele lat temu naturalnymi pomadkami do ust, to nie wyobrażam sobie powrotu do tych konwencjonalnych. Zarówno w kontekście pielęgnacyjnym, jak i makijażowym
sięgam po produkty naturalne, bo one po prostu nie dość, że nie wysuszają mi ust, to bardzo często działają jeszcze pielęgnująco. No i żeby Wam zaprezentować, czym od kilku miesięcy ja się absolutnie zachwycam, to są olejki barwione do ust marki Lumilif. Te olejki występują w trzech kolorach, jest wersja taka bardziej fuksjowa, bardziej czerwona, a ja teraz na jesień stawiam na tą wersję pomarańczową, czyli R2. L2, L, jak Lumilif. Jak Lumilif, jak Lumigloss, czyli ich błyszczyk L2. To jest taki właśnie wpadający bardziej w pomarańcze, więc na okres jesienny, no idealnie mi się to po prostu komponuje. I jednocześnie to, za co bardzo polubiłam ten właśnie olejek, on nie ma takiej spływającej konsystencji, nie, to bardzo formułą przypomina żelowość błyszczyka, ale jednocześnie w ogóle nie wysusza. Usta pięknie lśnią, mają subtelny, delikatny kolor, to nie jest pełne krycie, ale taki właśnie, który jak się zje, bez problemu jedną warstwę na drugą można zastosować, więc dla mnie osobiście świetna opcja, pięknie to też zwraca uwagę, tak wiecie, ładnie odbija się światło od tych ust, ładnie to pracuje ze światłem, co sprawia, że usta wydają się być wyraźniejsze i większe. Bardziej po prostu zwracają uwagę odbiorcy. No i co dla mnie osobiście najważniejsze? Że ten kosmetyk, ten olejek, on nie wysusza ust, no bo jest po prostu bardzo mocno nawilżający, oparty o oleje, o ekstrakty roślinne, więc nic dziwnego, że ma świetne właściwości pielęgnujące. Dla mnie ten kosmetyk jest czymś takim, że kiedy chcę podkreślić kolor ust, ale jednocześnie zadziałać też pielęgnacyjnie, się nie obawiam, że za chwilę będę miała suche, spierzchnięte, popękane usta. W ogóle zapomniałam o czymś takim, od kiedy sięgam po naturalne produkty do ust. Dzięki serdecznie za oglądanie. Jestem ciekawa, jak zapatrujecie się na te kosmetyki, jakie są Wasze produkty, do których już nigdy nie będziecie chciały wrócić i dlaczego. A jeżeli dotrwałyście do tego momentu, to mam dla Was jeszcze jeden taki bonusik, ponieważ wyświetliła mi się ostatnio taka rolka na Instagramie. No i bardzo, bardzo chciałabym zwrócić Waszą uwagę, nie róbcie tak. W sensie, ja wiem, że to jest tutaj na potrzeby Reelsa i tak dalej, ale nie, nawet gdybyście chciały coś takiego nagrać, nie dotykajcie pieniędzmi twarzy, absolutnie nie. Słuchajcie, pieniądze są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych rzeczy, które są w obiegu. Słuchajcie, o ile w toaletach publicznych myje się toalety, czyści się co jakiś czas klamki i umywalki, o tyle pieniędzy się nie czyści, nie pierze. Nie wiecie, kto miał wcześniej to w dłoniach, czy wcześniej nie miała to w dłoniach osoba, która może i była majętna, więc mogła sobie pozwolić na posiadanie banknotu 200-złotowego, ale nie wiesz, czy ta osoba miała czyste ręce. Po prostu nie. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie jakieś tam trądzikowe, że może tam być wysyp niedoskonały. Nie. Nie wiecie, jakie sobie bakterie, między innymi również z pałeczkami kałowymi, Escherichia coli, możecie nałożyć na twarz. Nie róbcie tego. Nie. Takie maseczki, chociaż rozumiem przekaz tego Reelsa, to absolutnie nawet nie bawcie się w to i nie dotykajcie twarzy banknotami. Dzięki serdecznie za oglądanie, wpadnijcie też do mnie na Instagram, bo tam bardzo często śmiejemy się z tego, jak wygląda nasze kobiece życie z kosmetykami, co w tym świecie beauty piszczy, a ja już się z Wami żegnam. Każdy kolejny film w poniedziałki o 17, czwartki o 17 i w sobotę o 7 rano. Do zobaczenia, cześć!